Kurczę, znowu nic nie wygrałem. Puste. To nie jest hazard, to nie jest loteria, to nie jest zabawa, to jest multilever marketing albo network marketing, czy coś, gdzie się pracuje. Work, tam jest słowo work. Podzielę się dzisiaj z Tobą takimi 7 wskazówkami, jeśli chodzi o podstawy w tym biznesie, żebyś zobaczył, jak to robić od początku, żeby opanować podstawy. Być może będziesz potrzebować miesiąc, może tydzień, może rok na to, żeby opanować podstawy, a wtedy możesz stać się super w tym biznesie, bo nikt się nie rodzi w tym biznesie od razu mistrzem. Wszyscy są na początku słabi i dopiero zaczynają się uczyć. Pierwsza wskazówka to musisz być wytrwały. Musisz być wytrwały, ponieważ jest to proces. Nie jest to taka ścieżka po prostu, że od razu idziesz w górę, ale musisz się uczyć. Musisz w tym wytrwać. Musisz wiedzieć, że to nie jest, że nagroda nie jest od razu. Pracujesz, zarabiasz już pieniądze, uczysz się, ale nie jest to jeszcze wielkie wynagrodzenie i to jest normalne. Druga rzecz, upewnij się, że pracujesz nad sobą, czyli ucz się cały czas. Jest taka statystyka, że osoby, które wygrywają na loterii, jest to udokumentowane, większość tych osób kończy w większych długach niż przed momentem, kiedy wygrali. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie byli do tego mentalnie przygotowani. Dostali pieniądze, ale nie wzrośli. Zbyt szybko dostali zbyt duże pieniądze, dlatego je po prostu stracili, bo musieli swój poziom wyrównać do poziomu, na jakim byli. A ponieważ oczywiście weszły w grę inne używki, na przykład zabawa i tak dalej, co samo w sobie może nie jest złe, ale nadużywane po prostu prowadzi do upadku i ta osoba musi wyrównać stan swoich finansów do jeszcze gorszego stanu niż było wcześniej. Dlatego musisz się uczyć, musisz się rozwijać, jak chcesz więcej zarabiać, musisz stać się bardziej po prostu wartościowy, musisz stać się osobą większą niż aktualnie jesteś. Nie staraj się, żeby było prościej, staraj się, żebyś to ty był lepszą osobą każdego dnia, żebyś był najlepszą wersją siebie. Tak już chyba mówi jakiś coach w Polsce, ale powtórzę za nim, bo stań się najlepszą wersją siebie. Kolejna rzecz, traktuj to jak biznes, albo traktuj to jako pracę, bo często ludzie traktują to na zasadzie, a wpłaciłem 4 zł, czy tam 10 zł, czy 15 za wejście do tego biznesu, może 50 dolarów, no to równie szybko mogę wyjść, tak? Powiedzą, ja się do tego nie nadaję zazwyczaj, a ja nie lubię rozmawiać z ludźmi, ja nie umiem rozmawiać z ludźmi, ja nie mam czasu, ja mam dzieci i tak dalej, i tak dalej. Uwierz mi, to są wszystko wymówki. Jak chcesz, to dasz radę. Zawsze możesz znaleźć czas, szczególnie w czasach internetu. Proszę Cię, możesz wszystko osiągnąć wtedy, kiedy chcesz. Zawsze znajdzie się czas, żeby wypić kawę, żeby włączyć komputer, porozmawiać z ludźmi i zrobić ten biznes. To jest biznes relacji, więc możesz go zrobić w każdym momencie. Może nie będzie tak szybko jak pełnoetatowcy, ale zrobisz. Więc patrz, jakie są efekty, jak działasz. Czy to jest tak, że jak działasz na przykład na... jako dodatkowy biznes, to ile zrobiłeś dzisiaj spotkań? Czy to były 2 spotkania, czy to były 3 spotkania? Nawet na Skype'ie, na Messengerze albo osobiste. Ile zrobiłeś spotkań? Powiedz szczerze. To jest biznes, tu się płaci za efekty, nie płaci się za dobre chęci i za jakieś po prostu wydumane plany i pragnienia. Płaci się za efekty i to jest normalnie w świecie rzeczywistym, w świecie dorosłych płaci się za efekty, a nie za to, jak ktoś ma na przykład marzenia i plany. Plany są bardzo ważne. A propos, czy masz zrobiony plan w tabelce rozbite, co każdego dnia robisz? To też sobie zrób. Traktuj to jako biznes. Zrób biznes plan. Co z tego, że on kosztował 4 zł czy 6, ale to wciąż jest biznes z potencjałem wielomilionowym. Naucz się uwalniać emocje. To jest tak, że będą bardzo duże emocje przychodziły do Ciebie różne. Czyli możesz być na haju, możesz być również bardzo nisko. Im bardziej pójdziesz wysoko, tym bardziej spadniesz. Czyli jeśli się motywujesz, chodzisz na szkolenia, ktoś Cię motywuje, za 2-3 dni jesteś bardzo, bardzo nisko. Czyli naucz się uwalniać emocje. Nie rób czegoś takiego, że oskarżasz siebie, że na przykład Ci nie wychodzi, że komuś nie wychodzi, więc oskarżasz kogoś. Uwalniaj z pewnością emocje, wtedy będzie wszystko ok. Podłącz się do systemu. Co to znaczy? Każda firma ma jakiś system, ma webinary, ma szkolenia, ma spotkania, ma ludzi, którzy się tym zajmują. Wystarczy sprawdzić w Twojej firmie, kiedy są webinary, gdzie są jakieś nagrania, wysyłać to Twoim ludziom. Sam możesz źle się czuć, możesz nie być w stanie na przykład danego dnia pracować, możesz nie mieć energii, możesz chcieć sobie wyjechać na wczasy, na urlop, tak? Zdarza się nawet nam.
Natomiast jeśli ludzie są podłączeni do systemu, to na pewno będą dalej działać bez Twojego udziału. Możesz owszem zbudować 5-osobową grupę, 25-osobową grupę, ale już 125-osobowej grupy nie zbudujesz, jeśli do wszystkiego będziesz potrzebny. Także podłącz ludzi do systemu, żeby to sami się uczyli, sami zdobywali wiedzę, nie uzależniaj ludzi od siebie. Stajesz się tym, z kim przystajesz. To jest bardzo ważna rzecz. Twój dochód to będzie średnia dochodów 5 osób, z którymi najczęściej przybywasz. Więc rozejrzyj się w swoim środowisku i zobacz, z kim przebywasz, bo średnia Twoich zarobków to będzie pośród tych 5 osób. Czyli jak chcesz wzrastać, jak chcesz się rozwijać, pójdź do tych osób, które więcej zarabiają. Na pewno takie są u Ciebie w firmie. Przybywaj z tymi osobami i staraj się nie być najlepszą osobą z tej piątki, bo wtedy się nie rozwijasz. Stań się najgorszą z tej piątki, ale staraj się po prostu dorównać. Czyli zawsze zmieniaj sobie tą piątkę na coraz lepsze osoby i staraj się zawsze dorównać. Bo jak będziesz przebywać z osobami, które Ciebie nie ciągną, nie motywują, nic nie osiągniesz. Musisz oczywiście sam czy sama chcieć się rozwijać, ale musisz przebywać z odpowiednimi osobami. To jest najważniejsza chyba z tych wszystkich wskazówek. I wskazówka numer 6. Nigdy się z nikim nie porównuj. Nie porównuj się z innymi osobami, z innymi ludźmi w Twojej firmie czy w innych firmach, które osiągnęły sukces. Bo zawsze jest to jakaś historia, tam są jakieś dzieje, coś się działo. Te osoby mogły działać w innym biznesie, przejść ze swoją grupą, przejść z czołowymi liderami, którzy też pociągnęli za sobą swoich ludzi. Mogli rok czasu przygotowywać się w internecie, nagrywać live'y, wideo, webinary, szkolić ludzi i wtedy powiedzieć po roku, słuchajcie, wchodzę w tą firmę i wtedy się zjawiło 100 osób, które od razu weszły w pierwszą linię. To zobaczcie, jakie to jest przybicie, tak? Wyszkoleni ludzie, 100 osób na pierwszej linii, co się będzie działo głębiej? Sam sobie odpowiedz, także pamiętaj. Nigdy nie oceniaj siebie, jeśli czujesz się winny, że nie osiągasz sukcesów, uwolnij to poczucie winy. Natomiast jak słabo ci idzie, to też się ciesz, bo prawdopodobnie wytrwasz w tym biznesie. Tak zwani szybkościowcy, osoby, które momentalnie wszystko osiągają, zostają dyrektorami w 2 tygodnie, w tydzień czasu, one prawdopodobnie po miesiącu nie będzie już ich w firmie, bo było zbyt łatwo. Natomiast osoby, które się zmagają przez pewien czas, uczą się, nie potrafią tego zrobić, one wytrwają, one są w stanie docenić ten po prostu proces, cieszyć się tą nauką, cieszyć się tą drogą, tą podróżą, ale dzięki temu mogą inspirować ludzi swoją historią. Jak jest zbyt łatwo, to ludzie powiedzą tak, ale on miał szczęście, tak, ale ja tego nie osiągnę. Czyli zobacz, jest to, zawsze można znaleźć jakiś plus. Jak ci nie wychodzi, masz lepszą historię, możesz lepiej ludzi zainspirować. Także zapraszam Cię do zastosowania tych podstaw i życzę Ci mnóstwa powodzenia.